Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Po sąsiedzku to zaledwie kilka minut jazdy z Dąbrowy Górniczej, ze Szczegarki do Kazimierza. A też z sentymentem podchodzę tutaj do tej sali, do tej kopalni, bo przecież tutaj pracował mój ojciec, dziadek, pradziadek. Można powiedzieć, że zakład rodzinny i wiele czasu spędziłem przy tym zakładzie i na tej sali, na różnego rodzaju uroczystościach barburkowych i nie tylko. I myślę, że jak tutaj było wspomniane, czy mamy się tu wszyscy przekonywać do tematu kopalni Kazimierz Juliusz, żeby cokolwiek z niej zachować czy nie, no to raczej myślę, że tu takich osób nieprzekonanych nie znajdziemy na tej sali. Każdy z nas jakąś część swojej wiedzy przekaże, aby to dzieło doprowadzić do końca. I tu, jak Pan Prezydent też wspomniał o konkurencji, bo słyszałem tutaj już na wejściu, no bo może konkurencję tutaj robimy choćby dla Szczegarki. No myślę, że dobra konkurencja nigdy nie jest zła i jeżeli podejdziemy do tego wspólnie, do tego tematu, bo pod względem historycznym, to jednak ten Kazimierz czasem więcej miał wspólnego z Dąbrową Górniczą niż z samym Sosnowcem i Szczygarka i inne zagadnienia historyczne weźmiemy pod uwagę, to możemy tylko i wyłącznie razem podjąć to dzieło, żeby zachować dla potomnych pamięć o górnictwie zagłębiowskim. Bo jeszcze się podzielę taką refleksją. W 1997 roku zacząłem pracę w Muzeum Miejskim Szczygarka. No to tak akurat były te lata, kiedy po kolei te kopalnie zaczęły być likwidowane. Objeżdżaliśmy mozolnie wszystkie te zakłady, które były likwidowane, które były zarządzane już przez BSRK, SRK. No, a własne oczy oglądałem już to wszystko, co znikało. I naprawdę zdobyć wózek kopalniany, najprostszy to był wyczyn. I przede wszystkim w związku z tym także, że prawodawstwo mamy takie, że przekazać cokolwiek do muzeum to jest oczywiście bezprawie i uszczuplanie majątku firmy. Więc mozolnie gromadziliśmy zabytki związane z górnictwem, szczególnie zagłębiowskim. Ale też sam, mieszkając w Dąbrowie, a wjeżdżając do tego miasta, wjeżdżałem koło takiej dużej tablicy Dąbrowa G. No to nie wiem, czy to duże G miało znaczyć. Więc to wielkie G już na szczęście zamieniło się na duże tablice z nazwą Dąbrowa Górnicza właśnie, bo tą tradycję musimy tutaj kultywować i potencjalny turysta nie przyjedzie do Dąbrowa ani Sosnowca dla super ciekawych atrakcji, nawet dla samego Kiepury, czy może dla Gajosa, który się gdzieś tam otarł Dąbrowę Górniczą, ale właśnie dla tego, co się dzieje z naszymi zabytkami industrialnymi, bo ta moda, mam nadzieję, że nieprzemijająca będzie trwała. I jak sobie patrzymy na kody pocztowe, które podają nam zwiedzający kopalni Ćwiczernej, no to jest w większości województwo łódzkie, województwo mazowieckie i nawet dalsze. Jesteśmy też tak dobrze skomunikowani, że jesteśmy przy tych trasach przelotowych i mam nadzieję, że zostawiamy coś w świadomości tych ludzi, którzy przez nasz teren przejeżdżają, dowiadują się, że jest Zagłębie, w ogóle Dąbrowskie, bo przecież chyba wszyscy wiemy, że z punktu widzenia Łodzi czy Warszawy, to przecież jesteśmy Górnym Śląskiem. Ale te wszystkie tematy staramy się kultywować, propagować, a kopalnię Ćwiczerną, którą i muzeum nasze jest przecież niewielką instytucją i w porównaniu z taką kopalnią Kazimierz Juliusz lub z każdym innym zakładem górniczym, to przecież kopalnia Ćwiczerna to nawet dla niektórych górników nie jest prawdziwa kopalnia, to zaledwie takie niewielkie, maleńkie wyrobisko, ale w 1998 roku to te wyrobiska zostały przekazane do naszej instytucji, a dopiero w 2010 roku ruszyła podziemna trasa turystyczna, także trwało 12 lat starań różnego rodzaju, aby kopalnia Ćwiczerna zaistniała później już na szlaku zabytków techniki, a wcześniej w samej świadomości mieszkańców Dąbrowy, bo przecież Dąbrowa Górnicza postawiła też inne zagadnienia sportowe i turystyczne, mamy po jeziorze, ale jednak od pewnego czasu odezwały się głosy i też nasze władze podjęły ten temat, żeby jednak uratować tą małą kopalnię Ćwiczerną, która także już była przeznaczona do likwidacji, bo przecież takich wyrobisk nie można zamknąć na kłódkę i pozostawić w centrum miasta niezabezpieczonych.
też trzeba podnieść nakłady na ich likwidację i również likwidacja tej kopalni będzie kosztowała wiele, wiele milionów i te pieniądze można przecież spożytkować na cele przystosowania tych terenów, tych budynków, tych wyrobisk do celów turystycznych. I jak powiedziałem, w 2010 roku kopalnia weszła na szlak zabytków techniki. Cieszymy się tym partnerstwem do dnia dzisiejszego i jest tym elementem, które napędza zwiedzanie naszego muzeum. Bo muzeów miejskich mamy w Polsce kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Muzeum Miejskie Szczygarka jest jedno, chociaż już w 2005 roku był projekt, żeby zlikwidować w naszej nazwie ten człon Szczygarka. Już był też wynajęta firma, która miała ten szyld z budynku naszego odkuć i zlikwidować. Tak się nie stało. Zostaliśmy tą instytucją, dzisiaj można powiedzieć, chyba taką jedyną w okolicy, która stara się te fragmenty naszej historii kultywować. Pomijając już Józefa Cieszkowskiego, także każde inne. I od wielu, wielu już lat staramy się, aby współpracować też z innymi instytucjami na naszym terenie. Mamy oprócz innych instytucji kultury także muzea zagłębiowskie i te formy współpracy na pewno warto pogłębiać. A tak jak powiedziałem, nie jest to według mnie żadna konkurencja, jeżeli będziemy działać na zasadach takich, że my tu w Kazimierzu zrobimy drugie Guido, a w Dąbrowie to zaraz zamkną Szczygarkę, no też do tego nie dojdziemy do żadnych efektów i nasze doświadczenie, moje doświadczenie jako osoby zarządzającej instytucją i która stykała się też z zagadnieniami logistycznymi i prawnymi, jak w ogóle podejść do tematu podziemnych wyrobisk, bo jest to bardzo zagmatwana sytuacja i problemy z tym mają wszystkie obiekty w naszym kraju podziemne. Te wszystkie moje doświadczenia są oczywiście dostępne, czy mogę je przekazać, podzielić się tymi doświadczeniami z inicjatorami tego ruchu. Myślę, że tutaj już, jak pan prezydent powiedział, są prowadzone rozmowy, na pewno działają już grupy robocze. To wszystko z mojej strony też mogę zadeklarować, bo muzeum też oprócz szlaku zabytków techniki należymy do Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych. Tych tras różnorakich w naszym kraju jest coraz więcej. Są to piwnice średniowieczne, są kopalnie soli, są kopalnie rudy, czy inne rodzaje podziemnych wyrobisk, nawet takich jak kanały przeciwdeszczowe, kanały deszczowe w Łodzi. Bardzo różne rzeczy pokazują ludzie, aby przyciągnąć zwiedzających i tak jak powiedziałem, do Szczygarki się przyjeżdża zobaczyć kopalnię, a dopiero później przy okazji muzeum, a niektórzy może czasem czołg nasz T-34 chcą zobaczyć. Ale właśnie ta kopalnia jest tym, co ten ruch turystyczny wzbogaca. Dzięki środkom też unijnym wzbogaciliśmy naszą trasę o takie elementy multimedialne i też tutaj, tak jak powiedziałem, sentymentem spoglądam na tą salę, na tą kopalnię, od której osób zarządzających, też z panem prezesem Kościelniakiem wiele pomocy otrzymaliśmy w Szczygarce. Spoglądam sentymentem i wszelką pomoc deklaruję tutaj, aby wspólnie doprowadzić do tego, by i mieszkańcy, ale i też turyści skorzystali z takiej perełki historycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałe słowa. A teraz bardzo proszę następnego z panów prelegentów, Edwarda Wieczorka, kierownika PTPK-u, oraz stałego doradcę Śląskiej Organizacji Turystycznej. Wystąpienie będzie na temat zabytków techniki górniczej jako produktów turystycznego, na przykład w szlaku zabytków techniki Śląskiego oraz Śląskiego. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Jestem kierownikiem Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTPK, tak się oficjalnie ta moja instytucja nazywa. Oczywiście funkcjonuje to w ramach struktury PTPK, ale zajmuje się bardzo szerokim spektrum działalności od turystyki po kulturę, po industrialne dziedzictwo, promocji itd.
Poproszono mnie dzisiaj, ponieważ byłem jednym z sygnatariuszy listu adresowanego do obecnego pana prezydenta Hędzińskiego o zachowanie tej kopalni z myślą o różnych funkcjach, różnych celach, i chciałem to wyartykułować w postaci takich trzech pytań i odpowiedzi na te trzy pytania. Dlaczego zachować, jak wykorzystać i jak to robią inni? Moi drodzy, oczywiście każdy z nas, którzy tutaj wystąpią, będą swój jakby punkt widzenia subiektywny, czy w oparciu o własne doświadczenia reprezentowali, to się wszystko będzie rozbijało o mur uwarunkowań prawnych, o mur uwarunkowań finansowych. Natomiast to, co powiedzieliśmy, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba będzie szukać sposobu. No i ja chcę powiedzieć, o co tu chodzi, a będziemy się w przyszłości zastanawiać nad sposobem. Co prawda, pan prezydent Hędziński powiedział już, jaki jest program minimum dla zagospodarowania tej kopalni, natomiast ja chciałbym powiedzieć, jaki jest program maksimum. Dlaczego ją zachować? Ponieważ jest to, po pierwsze, ostatnia już funkcjonująca kopalnia na terenie Zagłębia, więc jest w całości. Pisząc mój list, napisałem, że ta kopalnia jest tak, jakby wczoraj wyszli z niej górnicy. I mamy podobny obiekt, bo chcę się tutaj posłużyć różnymi obiektami w krajach ościennych czy na naszym terenie. Mamy podobny obiekt wykorzystywany do celów turystycznych w Republice Czeskiej, mianowicie kopalnia Dul Michal, kopalnia Michał w Michalkowicach w dzielnicy Ostrawy, gdzie wygląda to rzeczywiście tak, jakby wczoraj wyszli górnicy. Turyści zwiedzający nie zwiedzają podziemi, tak jak w przypadku Guido, Królowej Luizy, czy chociażby nawet Sztygarki. No, kopalnie ostrawskie są kopalniami metanowymi i po prostu ze względów bezpieczeństwa te podziemia zostały zadekowane. Natomiast jest kompletnie zachowane obiekty powierzchniowe. Począwszy od markowni, szatni łańcuszkowej, łaźni, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń metanometrii, geologii, miernictwa górniczego, a skończywszy na maszynowniach szybowych, kozłach szybowych i innych urządzeniach. Także turyści przechodzą taką drogę węgla. I ja tutaj też widzę jedną z funkcji tej kopalni, taką ścieżkę węgla. To jest jedyny w tej chwili obiekt, oprócz tych czynnych oczywiście, który ma zachowaną kompletną linię technologiczną produkcji węgla. Zwiedzając kopalnię Guido, zwiedzamy podziemia. Zwiedzając Sztygarkę, zwiedzamy taką iluzję pracy podziemnej. Natomiast żadna kopalnia z tych udostępnionych do zwiedzania nie zachowała obróbki węgla, prawda, sortowni i tak dalej, płuczek, sortowni. Nie zachowała szatni łańcuszkowej, taki typowego obiektu dla obiektów górniczych, gdzie górnicy dysponujący dwoma łańcuchami, czy jak to niektórzy mówią, hakami, na jednym wieszali czystą odzież, na drugim brudną. Wisiało to pod sufitem po to, żeby się to wszystko suszyło. To już są starania, już kopalnia Julia w Wałbrzychu, która też funkcjonuje jako taki obiekt turystyczny, skansen i centrum animacji kultury, też zrekonstruowała po remoncie szatni łańcuszkową, tylko że tam nie ma łańcuszków, tam nie widać tej istoty tego obiektu. Także tutaj pierwszym takim kryterium, dlaczego zachować, bo to jest obiekt autentyczny. Bardzo wiele instytucji i obiektów aspirujących do bycia zabytkami, do wpisu na te najwyższe uhonorowania na listach zabytków, chociażby nawet w dziedzinie Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, podkreśla autentyczność tych obiektów. Tutaj mamy do czynienia z obiektem autentycznym. Tu nie trzeba, tak jak w przypadku Siemianowic Śląskich, gdzie najpierw kopalnie, mówiąc kolokwialnie, rozgrabiono, a potem po paru latach władze zaczęły się zastanawiać, może by zrobić jednak park tradycji górniczo-hutniczej. Został kozioł szybowy, została maszynownia bez maszyny. Ściągnęli maszynę z innej kopalni, jeszcze ją odwrotnie ustawili. Tyłem do przodu, bo rzekomo ładnie wyglądała, prawda? Tu nie trzeba maszyn przestawiać, ustawiać, wynosić, przenosić. One wszystkie stoją na właściwym miejscu. Oczywiście scenariusz takiego zabezpieczenia kopalni, takiego, nazwijmy to w cudzysłowie roboczo, skansenu,
ja to określiłem jako ścieżka węgla, czy droga węgla. Śledzenie po prostu przez turystę, przez osoby, jak ten węgiel po wyjęciu go z dołu, prawda, jaką on drogę przechodził aż do końca, do wagonu kolejowego, gdzie tam wyjeżdżał w świat. Także tu byłaby okazja na złapanie tego, bo jest to autentyczne, bo jest to w całości zachowane. Drugim takim istotnym elementem, dlaczego to zachować, no to już tutaj powiedzieliśmy, to jest matka żywicielka samego Kazimierza i dowód na industrialną przeszłość Zagłębia. To, że Zagłębie tutaj padło nazwisko Cieszkowskiego, zafunkcjonowało to dzięki wyłącznie przemysłowi. I ta nazwa też wiązała się z przemysłem, zwłaszcza z górnictwem. I to jest jakby, to są jakby korzenie tej tradycji, więc te korzenie trzeba też jakoś zabezpieczyć. Natomiast no, pytanie, jak to wykorzystać, jeżeli to zabezpieczymy? Na pewno widziałbym dlatego dwie funkcje. Wszystko w sferze turystyki. Dwie funkcje. Pierwszą funkcję nazwijmy taką muzealną, to co ja powiedziałem, tą ścieżkę węgla, tą drogę węgla, pokazania tego, czego inne obiekty nie pokazują. Nie pokazuje tego Luiza, nie pokazuje tego Guido, nie pokazuje tego Sztygarka, Wilson i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie obiekty, które funkcjonują na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, o którym tutaj będzie mówił dr Hajduga. Natomiast no, tutaj byłaby okazja, żeby to pokazać. Po drugie, tej przestrzeni kopalni między tą ścieżką węgla można nadać zupełnie nowe funkcje. W Ostrawie, oprócz tej kopalni Michał, funkcjonuje drugi obiekt turystyczny, wcale nie konkurujący z tą pierwszą kopalnią, nie stanowiący dla niej zagrożenia, mianowicie kopalnia Petrkowice w Lantku. Ona pełni funkcję Muzeum Górnictwa Węglowego Ostrawsko-Karwińskich Dolu, czyli tego Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, coś na podobieństwo naszego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Funkcjonuje tam jednocześnie podziemna trasa taka turystyczna, prawda, z tymi wszystkimi elementami, ale oprócz tego cała infrastruktura sportowa, wypoczynkowa, park linowy, place zabaw dla dzieci, różnego rodzaju atrakcje takie, powiedzmy, ludyczne, takie zabawowe. Także nie pobyt na tej kopalni to nie jest tylko zwiedzenie tych obiektów historycznych, ale to jest także taka rekreacja, piknik rodzinny. A ja o tym wszystkim mówię w kontekście, że ta kopalnia powinna stać się produktem turystycznym. Ale produktem nie jest tylko sama kopalnia, nie jest tylko kupno biletu do tej kopalni, generowanie jakichś tam wpływów, ale ten produkt generuje z kolei inne możliwości gastronomiczne, pamiątkarskie, jakieś tam cukrową watę, baloniki na drucikach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jeden obiekt generuje potem całą jakby taką infrastrukturę turystyczną. Już nie mówię o kwestiach noclegowych, prawda, dla grup, które przyjeżdżają z dalszej okolicy. Jak to robią inni? No takim naszym najbardziej namacalnym przykładem są obiekty pogórnicze funkcjonujące na terenie, na szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. No tylko, że tak, oprócz takich kopalni, no powiedzmy, że z prawdziwego zdarzenia typu Guido i Królowa Luiza, czy Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, mamy takie kikutki, mamy taką wieżę kopalni Prezydent w Chorzowie, z całej kopalni została wieża szybowa i tartaret takich budyneczków pełniących w tej chwili różne inne funkcje. Zostały takie kikutki w Świętochłowicach, pozostałość kopalni Polska. Został taki kikutek na terenie funkcjonującej niegdyś kopalni Gottwald, a obecnie Centrum Handlowe Silesia City Center, właśnie przypominające o tej tradycji. Tylko czy nam do końca o to coś takiego chodzi, prawda? Kiedy mamy okazję przejąć czy zagospodarować całą kopalnię z jej całą infrastrukturą węglową. No, najbardziej takim spektakularnym w tej chwili, mówię o roku 2015, obiektem jest Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Już abstrahując od tej całej medialnej, od tego całego medialnego szumu na temat Wałbrzycha, dawna kopalnia Julia, potem kopalnia Torres, została także zlikwidowana na początku lat 90. i na początku lat 90. postanowiono ją zachować jako obiekt techniki, jako Muzeum Techniki i Przemysłu. Oczywiście ta funkcja nie do końca się sprawdzała. Poddano ją
za ciężkie pieniądze rewitalizacji i w tej chwili ona od września ubiegłego roku pełni taką nową rolę, mianowicie, mam to tutaj napisane, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Prawda, także połączone elementy tego muzeum, tego skansenu, tej ścieżki węgla, a jednocześnie zupełnie nowe funkcje. I od września ubiegłego roku tą kopalnię do, powiedzmy, dnia dzisiejszego odwiedziło już 70 tysięcy zwiedzających. Więc jak na warunki polskie jest to dosyć spora grupa w ciągu roku. No, kopalnia Guido generuje takiej frekwencji 123 tysiące za ubiegły rok. Sztolnia Czarnego Pstrąga 40 tysięcy, 74 tysiące. Zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Ale to są obiekty, które już funkcjonują, które już mają utartą markę i funkcjonują na rynku turystycznym już od dłuższego czasu. Życzę też, żeby kiedyś można było powiedzieć o kopalni Kazimierz już w kontekście takiej frekwencji. No, nie uda nam się na pewno nigdy w warunkach polskich dojść do takiego ideału, jakim jest kopalnia Zollverein w Essen, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i która też została zachowana tak, jakby wczoraj z tej górnicy wyszli. Z tym, że jest to obiekt olbrzymi, kubaturowo olbrzymi i ma szereg różnych funkcji wewnątrz samego obiektu wyznaczonych. No ale rokrocznie ten obiekt odwiedza 1,5 miliona zwiedzających, a w roku 2010, kiedy Essen było europejską stolicą kultury, kopalnię Zollverein odwiedziło 2,2 miliona zwiedzających. Także niech tylko każdy ze zwiedzających zapłacił 10 euro wstępu, to możemy sobie policzyć, jakie ona miała w tym 2010 roku wpływy. Moi drodzy, stajemy przed taką jedyną szansą. W Zagłębiu jest to ostatnia już czynna kopalnia. Jeszcze trochę kopalń funkcjonuje na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. Kilka kopalń w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej, Bielszowice. Natomiast no to już są kopalnie bardzo nowoczesne. Trudno byłoby potem przekonywać turystów do kopalni, która w zasadzie cała jest zabetonowana, cała składa się z elementów betonowych, że jest to pewne dziedzictwo. Tutaj mamy jeszcze sporo obiektów, sporo z tej infrastruktury, z tych poprzednich lat, tych naprawdę historycznych lat i warto się z troską nad tym pochylić, żeby to dla dziedzictwa tradycji zagłębiowskiej i dla turystów, nie tylko z Zagłębia, zachować. Taki jest mój apel. O, dziękuję ślicznie.